No i tak, hejka siemka, witam wszystkich. 7 lutego, środa, na pewno środa, bo wczoraj się przejęzyczyłem. Ja oczywiście idę z Edkiem po te opony, po tą moją barzę ze śmieciami. Widzę ją już przed sobą, tak więc czeka tutaj na mnie. To flamingowanie po nocnej zmianie, ale jest to po godzinie 10. Postanowiłem się przespać 3 godzinki i wyjść teraz do lasu. No, pogoda nie sprzyja, teraz przed snu przestał padać. No ale nie, musiałem po to przyjechać, wziąłem z sobą oczywiście właśnie Edka. Zaraz załadujemy na to opony, jeszcze się tutaj rozejrzę po okolicy. Tak więc tak to wygląda, przełączam kamerę, tak to wygląda. Śmieci czekają, Edek czeka na załadunek. Ja wziąłem ze sobą jeszcze tamte takie worki zielone na szkło, żeby oczywiście te plastiki spakować. No i jeszcze się tutaj przejdę po okolicy, rozejrzę. Tak więc dobra, zabieramy się pierw za załadunek tych tutaj wczorajszych fantów, niech tu już jest porządek. No tak, no, myślałem, że może ktoś to weźmie, pozbiera, albo ktoś się to jeszcze porozwala, ale nie. Jak stało, tak stoi. No i dobrze, dobrze, zbieramy to i idziemy jeszcze dalej w las. Więc nie ma na co czekać. Szykujemy worki. Worki dedykowane na szkło chyba, tak jest z tego co kojarzę. No ale trzeba to jakieś spakować, nie? No. Cyk, cyk. Wpierw tą płachtę. Taka gimnastyka. Przed chwilą przestało padać, ale znowu coś tutaj zaczyna, tak powiem, wsiąpić. Taka misja. O. Byk. Worek. Worek do worka. Myślę, że to się nie rozerwie. Fuh, to jest ciężkie. Jednak się rozerwało. Tak, dobrze, jeszcze jeden worek wyciągniemy. To jest bardzo mokre. A tak sobie właśnie myślę, czy ktoś tędy przechodził, czy ktoś zwrócił na to uwagę, że to tutaj jest. Już o tym myślał, czy coś tu dołożyć, a może wziąć. Fajnie, fajnie, że nikt tu niczego nie dołożył. Cyk. Dobra, to mam spakowane. Flamingowa torba i worki na razie damy sobie na bok. Teraz trzeba pomyśleć, jak te opony tutaj wrzucić. Wózek duży, ale śmieci też dużo. No, jeszcze opony trzeba oczyścić. Jakoś tutaj pomieścimy. Jeszcze te liście trzeba powyrzucać. O, w ten sposób. Pyk. Pyk. Pozbyć się wody. Dzień dobry. Pyk. No nic, no to teraz tak to zrobimy. Wózek pełen, pełen. Albo tak. Taki śmieciowy Tetris. O. No, gimnastyka. Przed chwilą tędy przyszła pani, przywitała się. Dzień dobry. Fajnie. Pozdrawiam, jak pani ogląda. No i co? No, wózek pełen. Ale ja sobie oczywiście podjadę jeszcze tam i tam się porozglądam. Cyk.
Co, idziemy, pani Flaming? No. O tak. No, jak patrzcie, jak się świetnie śmieci opuszczają las. Dobrze, idziemy tam do przodu, bo tu mam ochotę się przyjść w jedno miejsce jeszcze. No tak, tu jest jeszcze do sprzątania temat. Taki rekonesans, bo wczoraj w tą stronę nie poszłem. Tutaj, jak zresztą widać, coś się dzieje. Dobra, wózek parkujemy i idziemy. Kurczę, ale się rozlało. Taka śmieciowa masakra. Rzucają się od razu w oczy tematy. Worki, worki, worki. Tu jakiś worek pomarańczowy. No, też śmieci. Butla. Weźmiemy fanty. Ja tam właśnie idąc tutaj, też znalazłem dwie butelki flamingowe już. Mam je w bagażniku, w samochodzie. Dobrze. No ze wszystkim się nie zabiorę. No dzisiaj była misja, żeby ogarnąć te właśnie opony. I będziemy się tego trzymać. Tutaj się no rozejrzymy. No są tam butelki. Tu jest to miejsce. Tu też kiedyś tyle tych śmieci było. Te worki były wyrzucone do tego właśnie tutaj strumyka. Nie tak dawno tu byłem. No tak to wygląda. No nic tu nie przybyło. Nie wygląda źle. Ja tutaj tak bliżej ogródków. Jest tutaj flamingowa. No jest to zbierać. Patrzcie. Tu takie śmieci. Tu złomik, aluminium będzie z patelni. Trzeba iść po flamingową torbę i tak to pogarniać. Śmieci na drzewach, tam w krzaczurach flamingowy, tu flamingowy, 15 groszówki, pełne zupy z żółczków. No ale nic, no wyprostujemy i będzie zaś wkład do tego, nie? Do puszkomatu. Tu krzaczory pełno butelek. No i tak trzeba było tu przyjść zaś na kolejne sprzątanie, przygotować, przyjechać zetkiem i tutaj tak na granicy lasu i działek posprzątać. Pyk, pyk. Dobra, myślę, że się uda jeszcze tą flamingową torbę zapełnić czarami. Ostatnio pani flamingowa oglądała mój film i mówi, ale masz brudną tą torbę w środku. No przecież mówię, to jest torba do transportowania śmieci. Nie na zakupy, nie? Dobra, zamieniamy teraz 7 groszy na 15. Prostujemy. No bo tak, kurs flamingówki po 4 zł za kilogram, no to 7 groszy wychodzi puszka. Tak. Dobra, zostawiam ten wózek, idę tam, posprzątam to. Krzaczorach tam, idę tam. I kolejna flamingowa. Teraz by się zaś przydał chwytak. Świeży temat. Tylko wypite. Puszka hec w krzaki. I mamy 15 groszy. Cyk. Pyk. Będzie aluminium. Koreczka. Tego też mi się już sporo nazbierało. Jest to baza. A tutaj mamy 15 groszy do butelkomatu. Aluminium będzie. Aluminium. Żubry tu chodziły takie. No i szybko się tutaj zapełni. Flamingowa torba. I butla. Pełna zupy, no nie zwrotna, ale trzeba wynieść. Tutaj była sopica, pita, folioczek. No tutaj śmieci się już nie kończą, końca nie widać. Kurda kabania.
to miejsce. Po drugiej stronie Edek, załadowany. Oj, 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 masakra. Nie można tego inaczej nazwać. Mamy 7 groszy. Wyprostowane, już jest 15. Pełne żuczków. Tu oczywiście flamingowano to do złomu. Poleci do Metaleo. Dobra, pozbierajmy tu więcej tych fantów finansowych, że tak powiem. Kolejne, to będzie 15 groszy. Patrzcie do tej śmieci. Cyk, cyk. Prostujemy, no i takie, taką puszkę, puszkomat przyjmie. Pyk. Oj, oj, oj. No to z grubszej, no. No i tak to wygląda. Ja tu jeszcze z krzeczorów. Kolejne dwie lipcówki, butelki zwrotne. Przy tej okazji pozdrawiam lipcaków. No i co? Wiemy, że to jeszcze, że tu jest sprzątania dużo, dużo. A ja sobie tam przyjdę, tam w las. Bo co, znajdziemy sobie jakieś okoliczności przyrody. Będą pozdrowionka dla pierwszej trzynastki obecnej na wczorajszej premierce filmu ze sprzątania lasu. Odpowiem też na wasze dwa pytania. Są dwa, a więc odpowiem na dwa. No dobrze, przenosimy się tam w ten czystszy las. No i tak, Edek tam, tam w dali, w oddali, tu za nami. A ja oczywiście sobie pochodzę po tym lesie, porozglądam się. Tak, tu widzę kolejne śmiecie. No, będzie trzeba tu przychodzić częściej. Bo tutaj, tutaj są, no więcej tego nie wezmę. Dobrze, czas na odpowiedzi na wasze pytania. Nie spodobało mi się to, tak więc zachęcam do zadawania pytań pod odcinkami filmików ze sprzątania lasu. A ja będę starał się sukcesywnie na nie odpowiadać. Ja jakąś chrypkę mam, mówiąc delikatnie, coś mi bierze. Ale będzie dobrze. No i dobrze. Były tam dwa pytania. Sandra Czczwa, pozdrow serdecznie Jarku. Zadałeś pytanko, ten, jaki tam największy gabarytowo wyciągnąłem właśnie śmieć z lasu, czy jaki najcięższy. No, mówiąc krótko, no było tego trochę. No najcięższe, no to wiadomo, są opony, nie? Taki jeden z największych fantów, który mnie cieszył bardzo. Cieszył, to pierwszy wynosiłem, jak zacząłem tak sprzątać lasy. No to były te obudowy z telewizorów, nie? Takie te wielkie, wielkie plastiki. Na samych tych moich chyba pierwszych odcinkach kiedyś tam był jeden, potem dwa, także zajmowały mi cały bagażnik w samochodzie. Najcięższe, no najcięższe. To tak spektakularnie takiej dużej rzeczy nie było. No najcięższe to są wiadomo te wory ze szkłem. Nieraz przy jakichś większych akcjach, że to powiem. No i to naprawdę jest towar. Nie butle robią, robią masę szkło, nie? Z takich jakichś takich dziwnych rzeczy to z lasu. No to wiadomo, że jakieś gdzieś tam były te krzesła. Jakieś tam lampy, kiedyś taką tą obudowę też tam w lesie znalazłem. No tak, no dziwne. Najdziwniejsze to są te wszystkie śmieci, że w ogóle są w lesie. Jakoś też nigdy nie ważę tego, nie liczę, bo wiem, że są też kanały, są osoby, które tam gdzieś tam sobie robią takie podsumowanie, ile te śmieci nazbierały, ważą sobie to. Ja nie prowadzę takich statystyk. Każdy tam sobie działa, jak uważa. Jeszcze odpowiadając na twoje pytanie, największe rzeczy. Aha, no też były elementy z samochodów, tak, no zderzaki, kiedyś takie nadkola plastikowe z aut. Nie, no, szczególnie te są tam gdzieś z tyłu, łącznie z zabudową zderzaka, no to taki plastik to mi zajmował całego Passata, nie? No i nigdy nie wie, co się znajdzie. No, było jeszcze pytanie, myślę, że odpowiedziałem ci Jarku na twoje pytanie, ile mogłem. Tam kat 666, tak, 36, 39, pozdrow serdecznym przyjacielu. Zapytałeś, skąd nazwa kanału. No, tak wyszło, jakoś
Jak zacząłem kręcić, jeszcze nie miałem pomysłu na ten, na nazwę kanału. I tak gdzieś tam filtrowałem po tych różnych stronach wybieraniem nazwy. Wyszło wtedy najbardziej wyszukiwane zwierzę czy maskotka. Trafiło się na flaminga. Potem co jest związane właśnie z tą dziedziną tutaj, ze złomem, z tym wszystkim, ze śmiećmi, wyszło recykling, no jakoś tak flaming recykling. Także flaming to ani to nie jest moja ksywka gdzieś tam z młodości, z innych lat, nic związanego ze mną. No teraz tak, no już się przykliło do mnie, jestem flamingiem. I fajnie, cieszy mnie to. No, tyle. Dwa pytania były, na dwa pytanka odpowiadam. Naprawdę czuję, że coś mi bierze. Ten głos mi się jakoś tak zmienił. No i co? No, szukamy pięknych okoliczności przyrody. Za mną, powiedzmy, nie są piękne, ale przede mną są nawet ciekawe. Będziemy pozdrawiać pierwszą trzynastkę obecną na premierce filmu ze sprzątania lasu. No i tak mamy piękne okoliczności przyrody, takie właśnie okoliczności przed nami. Mamy listę z kanału 4 minuty, pozdrow serdeczny dla Was, jest 13 osób i czytamy i pozdrawiamy. Pozdrawiamy Czarną Y, byliście pierwsi, pozdrawiam Was serdecznie. Drugi był Daniel Kastelik, pozdrow serdeczne. Trzeci był Sandasz 2, pozdrawiam Cię serdecznie Jarku. Czwarty Heriksus, pozdrow serdeczne Heriksus. Piąty był Lechu 1982, pozdrow serdeczne Lechu. Szósty był Wojtek Czyste Giery, pozdrow serdeczne Wojtek. Siódmy był Jan Matejka, ahoj Jan Matejka. Ósma była Witka, pozdrawiam się serdecznie Witka. Dziewiąty był Pociągowa, więc pozdrowienia dla Krzysztofa i Krzysztof przy okazji pozdrów szwagra. Dziesiąty był Kamil Hansel, pozdrow serdeczny Kamil. Jedenasty był Krzysztof Jankowalski, pozdrow serdeczny Krzysztof. Dwunasta była Ewa Pezdańska, pozdrow serdeczny Ewo. I trzynasta była Tenia, raz, dwa, trzy, pozdrow serdeczny Tenia. Wielkie, wielkie dzięki dla Was za obecność właśnie na premierkach filmów ze sprzątania lasu. Bardzo mnie to cieszy. Z tego filmu też już mam spisaną zapewne trzynastkę, no bo ja to tak zawsze mówię, gdy zaczyna się już film na premierce, ja wtedy piszę na czacie, witam się z Wami, piszę tam, że zaczynam spisywać trzynastkę, czyli lecimy z trzynastką, coś ten deseń. I od tego momentu wszystkie osoby, które pod tym moim, pod tą moją wiadomością tam się przywitają, zagoszczą, no to ja po prostu spisuję właśnie na tą karteczkę pierwszą trzynastkę, no i tak to się kręci. Ja Was pozdrawiam, jest mi niezmiernie miło. Dobrze, wracamy przez ten śmieciowy zagajnik właśnie do Edka, no bo co, no muszę się jeszcze jakoś dostać do samochodu, trzeba to jeszcze wywalić, także sporo roboty przed nami i tutaj też jest bardzo dużo pracy. Fajnie jakbyście tutaj rodacy zabrali tutaj do działania z tych tam ogródków działkowych, no ale tak to wygląda. Dobra, dość marudzenia, ubieramy rękawice, ja się muszę z tym jeszcze zapakować, załadować, jakoś pojechać, jeszcze tą flamingową torbę gdzieś tu muszę wchromolić. Dobrze, nie ma co tutaj gadać za dużo. Jak to najlepiej wziąć, do tego nie wiem. Torbę do ręki, wózek za siebie, nawijka i co, damy radę, coś tu dajemy. Fajnie by było tutaj dać tak i jechać, ale będzie ciężko, będzie ciężko. Cyk, cyk, pyk, pyk. Mamy to, mamy. Idziemy przed siebie. Dobra, w kierunku Flaming Wagen. Elegancki widok. Śmieci wyjeżdżają z lasu, nie robią hałasu. Dobrze, widzimy się przy samochodzie. No i tak, ja już przy samochodzie. Wieje niemiłosiernie, nie wiem czy coś tam jeszcze będzie słychać. Warunki są jakie są. Tak idąc sobie tutaj, tak się zadałem sobie pytanie, czuję się tak, jakby ja bym komuś sprzątał, nie u siebie. No ale tak sobie pomyślałem, lubię to robić, cieszę się, że te śmieci z lasu wychodzą.
tej jeszcze okazji chciałem gorąco podziękować wspierającym kanał Flaming Recycling. Zaraz tu powinna się pojawić lista. Dziękuję jeszcze bardzo tutaj koledze Cincin za, no, za wpłaty podczas czatu. Także super, no bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Zresztą dziękuję wszystkim, też tym osobom, które oglądają reklamy, przez to też wspieracie mój kanał tym właśnie działaniu. No i co, no, zabieramy się za pakowanie samochodu. Tu są jeszcze wcześniej wspomniane dwie butle, które tu po drodze znalazłem w krzakach. No i co, no jest trochę tego tutaj towaru. Zrobić najlepiej, no, trzeba się spakować, jeszcze sporo roboty przede mną, te muszę opony osobno wziąć, a worki ze śmiećmi zostawię w wózku, tak będzie najlepiej chyba. No także to jeszcze nie koniec, nie, tej misji. Ten najcięższy worek z tym mokrym tematem. O, tak, ten położymy. Ten tutaj włożymy, flamingową torbę. Dobra, wkładamy do samochodu w ten sposób. Uda się, nie uda. Patrzę na swoją kurtkę, ale mam ją brudną. Oj, oj, oj. Cyk. Cyk. Weszło, weszło. No, auto załadowane. No i kolejna misja zakończona. Ja się bardzo cieszę. Pomału, małymi kroczkami. To już wyjeżdża z lasu. Zaś pewno tu przyjdę kiedyś. Może jutro. I będziecie, tak sobie pomyślałem, przygotuję już do worków. Plastiki, szkło, wszystko osobno. I potem zaś jadek, zaś ten, zaś akcja. No i tak w koło Macieju. No dobrze, ale ja już nudzę. Trzeba jeszcze iść pospać. Normalnie, no, w takich momentach czuję się spełniony. Fajnie, cieszy mnie to bardzo. Wyjeżdża to z lasu, jedzie na śmietnik, jedzie na przok, tam gdzie ma to jechać. Te wszystkie butelki zwrotne zaraz trafią na warsztat, zrzucę tam, mam takie wiadro z wodą, tak żeby się wymoczyły, żeby były w miarę czyste. No i zaś za niego tam już będzie cała torba tych butelek i zaś tak w koło Macieju, nie? Puszkomat, butelkomat i do lasu. No i fajnie, dobrze. W tych okolicznościach przyrody, których wczoraj kończyłem, patrzę, kurczę, na swoją kurtkę, ale mam brudną, nic, będzie trzeba prać. Nieważne. Wielkie dzięki wszystkim za obecność. Jak się podobało, zachęcam do łapkowania, do komentowania, do subskrypcji, tak żebyście nie upuszczali tych moich odcinków. Zachęcam oczywiście do oglądania reklam. No i co, no? Hejka, siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!